Cześć, z tej strony Jarpen. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. 12 dzień miesiąca października, środa, 10 rano, Szwajcaria, miasto Thun. Właśnie wysiadłem z pociągu i jadę, można by powiedzieć, ostatnią grubą jazdę na zewnątrz w tym roku. Reszta to już będzie takie pitu-pitu. Mierzę się dzisiaj ze swoimi słabościami, z organizacją, myśleniem podczas jazdy, właściwym postępowaniem, bo jest to trasa polegająca na tym, że wjeżdżam w Alpy, mimo że jest październik, temperatury są niskie, i jadę do Adelboden. Maksymalna wysokość, na jakiej dzisiaj będziemy, to jest niecałe 1400 metrów nad poziomem morza. Zaczynamy z około 600 mniej więcej. No i mamy dzisiaj do podjechania 1400 metrów przewyższeń. Całkiem dużo. Chyba jeszcze takich przewyższeń przy takiej temperaturze nie robiłem. I jak się uda, wszystko wyjdzie tak jak zaplanowane, to jedziemy dzisiaj około 70-80 zupełnie nowych kilometrów do aplikacji Wanderer. Początek mało przyjemny, bo temperatura niska i jedziemy we mgle. Mam nadzieję, że jest to tylko tak zwany Hochnebel, wysoka mgła, co oznacza, że będzie się ona trzymała do wysokości mniej więcej 900 metrów nad poziomem morza, a potem wyjedziemy ponad tę mgłę i będzie bajka. Póki co jedziemy do Aeshi, tam będzie pierwszy podjazd na chyba 800, prawie 900 metrów, potem znowu troszeczkę zjazdu i to jest ta mgła, o której wcześniej wspomniałem. Zwróćcie uwagę, pewnie widać to na kamerze, mgła jest do jakiejś tam wysokości około tysiaka, później są góry, góry i niestety chmury, także troszeczkę zachmurzenia dzisiaj będzie. No brakuje mi ostatnio tej ładniejszej pogody do zrobienia jakiegoś spektakularnego wideo, ale mam nadzieję, że będzie ok. Do tego Adelboden jedziemy teraz Alte Adelbodenstrasse, czyli stara droga Adelboden. Mega wąska, dosyć stroma. Tam będą podjazdy 15% plus, już się cieszę, ale postanowiłem, że będę nią podjeżdżał, niż gdybym miał taką drogą zjeżdżać. Co prawda zjazd byłby epicki, bo tam są takie fajne, proste odcinki, ale szansa, że sobie coś tam zrobię, jest dosyć duża, więc nie będę ryzykował. Droga jest wąska, w słabym stanie i nie znam jej. Na 10 kilometrze Garmin mówi mi, że zaczynamy pierwszy podjazd dzisiaj. 5 km, 230 metrów do góry. No dlatego też poszła rozbieranka. Nie będziemy się gotować absolutnie. Na nogach mam co prawda narciarskie skarpety i na to wełniane skarpety. Nie chcę, żeby mi stopy w letnich butach się schłodziły za bardzo. Góry wyłaniają się pomiędzy chmur i mgły. To jest właśnie magia jesiennych Alp. Prawie 200 metrów przewyższeń, 12 km za nami. 10:45. Wreszcie widać troszeczkę słońca. Ale to tylko taka mała dziurka w morzu mgły i chmur. No i dojeżdżamy zaraz do Aeshi i będziemy się kierowali na Frutigen, tak jak pokazuje znak. I zapomniałem wam powiedzieć, że my mamy na pierwszych 40 kilku kilometrach podjazd. Prawie non stop będzie pod górę, zaraz tylko chwilę będzie na dół. A potem powinno być z górki. Podejrzewam, że to będzie tak z górki, że i tak z 200-300 przewyższeń na tym z górki zrobimy. Słońce próbuje się coś tam przebić, ale chmury nie dają za wygraną. Mgła dorzuca swoje. Taki dzisiaj mrok w tych górach. Na wprost normalnie jest góra Nizen, którą pokazywałem wam milion razy. I być może nawet jej czubek jest powyżej chmur. Nawet się tego spodziewam. Ale teraz
100 metrów powyżej podstawy już chmury. No i dojeżdżamy do Esi. 11, 14 km, 260 metrów do góry. Właśnie przejechałem koło fontanny w Esi, gdzie można sobie wodę napełnić i to przypomniało mi, że od początku jazdy prawie w ogóle nie piłem. I uznajmy to za pierwsze ostrzeżenie i tą głupotę trzeba w tym momencie zwalczyć. Mam pić dzisiaj, nawet jak się nie będzie chciało. Zniesienie jest skończone. Zjeżdżam tak powoli, a mokra jezdnia. Jednak był opad, szanse były niewielkie, 20%, ale tutaj też jest wilgotna po prostu od gór, od cienia, rosy i tak dalej. Zobaczcie, że wyjeżdżam spod ściany lasu i zaczyna przesychać. Jeszcze plus liście i gleba gotowa na zakręcie. Główna droga na Kandersteg, potem na pociąg do Włoch na przykład, albo na drugą stronę też pociągiem do kantonu Wallis. A my mamy kolejną miejscowość i dalej niestety musimy jechać główną drogą, bo tak sobie wytyczyłem. Ale jeszcze niezbyt długo, bo naszym zadaniem jest wspiąć się na tę górę, którą macie przed sobą. Będziemy jechali jej zboczem. Adelboden być może jest wam znane, części z was, bo jest to miejscowość, w której cyklicznie odbywają się zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Bardzo popularne miejsce, jeśli chodzi o sporty zimowe. Także być może ta nazwa gdzieś tam wam się o uszy obiła. 373 do góry mamy zrobione, a jeszcze główny podjazd dzisiejszy się nawet nie zaczął. Także takie rzeczy. Temperatura niestety niespecjalnie chce się poprawiać. Trzyma sztywno 13 stopni, pochmurno bez słońca. Na podjeżdżanie jest fajnie, ale zjazdy są dosyć nieprzyjemne. Jeśli dobrze myślę, to jest ta góra tutaj po lewej stronie. Będziemy zaraz przejeżdżali jakoś przez tory kolejowe i tam rozpocznie się podjazd główny z fragmentami, z akcencikami 15% plus. Według Strawy, jak patrzyłem na Google Street View, to myślę, że jest to prawda. I zobaczymy, jak będzie mokry asfalt. Może być ciekawie, ale postaramy się podjechać. Nie ma to tamto. A po to tutaj w końcu przyjechaliśmy. No i zaczęło się. 8,5 km podjazdu. 580 metrów do góry. I na dzień dobry powitało mnie takim sympatycznym
12%. Szyby ładnie nóżki zapiekły, rozgrzały się prawidłowo. Dużo czerwonych, wręcz bordowych pól na tym podjeździe. No ale tak sobie wybrałem. Wysokość, na której jesteśmy, 820 metrów nad poziomem morza, 450 do góry, 26 km za nami, 11:40. I tutaj troszeczkę pogoda się poprawiła. Nie powiem, że jest cieplej, ale widać góry. I tam będziemy jeszcze sporo, sporo wyżej, żeby można było na nie popatrzeć z innej perspektywy. Tylko na razie trochę się trzeba będzie pospinać na tę wysokość 1300 metrów nad poziomem morza. Zaczynam się wspinać po gęsto usianych warstwicach na mapie. No i tak między 9 a 14%. Trochę boli, trochę nie. Ale z takimi widokami jak po prawej stronie to nic nie jest straszne. Nie wiem, ile tu jest procent, bo zazwyczaj pokazuje 16-18, chyba że pokazuje 23-25. Ale raczej ta pierwsza wartość. Ale ciężko. Ale jeszcze nie prowadziłem. Dużo mnie to będzie kosztowało, ale no i co z tego? No stamtąd przyjechałem, z tego Mordoru, z tych murek. A tu już jest piękne słoneczko, tylko troszeczkę u góry lekko za chmurkami. No co ja wam powiem, chyba jeden z najbardziej stromych podjazdów, jakie jechałem w życiu. No ale miałem świadomość tego, że na koniec sezonu dowaliłem sobie coś mocnego. A do góry jeszcze jest tam. I gdzieś tam, jak się będzie wydawało, że już jest wypłaszczenie, to nie, to jest jeszcze bardziej potem do góry. Zawsze jest taka sama zasada. I przepiękne góry tutaj. Jedno jest pewne. Zrobiłem dobrze i źle. Źle, bo umieram, a dobrze, prawdopodobnie bym się tu zabił, jakbym zjeżdżał. Przy nachyleniu non-stop 13, 15, 19, 20, to bym tu leciał, a nie zjeżdżał. A jeszcze jest wilgotno, aby się to bardzo źle skończyło. Dużo liści leży na asfalcie. Plus jeszcze jest taki, że bardzo szybko nabieram wysokości. Już jest 1060 nad poziomem morza. Także dużo umierania nie zostało. Potem będzie bardziej płasko. Mniej stromo. Niech zgadnę. Za tym zakrętem jest kolejny podjazd. No jasne. Ło, ale jest lekko w dół. Niemożliwe. Idealne miejsce na odpoczynek. A droga już jest tak mocno w dole. Ona tak powolutku idzie do góry, tam jest nachylenie 3-5%, 6%, więc jest slajdowo, a tu jest nachylenie 5%. Nie sądziłem, że na 5-8% będę odpoczywał. Wysokość 1150 metrów nad poziomem morza, zostało 200 podjazdu do Adelboden. Dużo jesieni na jezdni, liście, patyki, więc fakt, iż wjeżdżam tędy, był bardzo, ale to bardzo rozsądną decyzją. Wiadomo, ekstremalne wrażenia byłyby tutaj, ale ja jednak jeszcze chcę trochę pożyć i pojeździć po tej glebie, która była już prawie bez jednego tygodnia, 4 miesiące temu. Dalej lewa ręka mnie, dłoń od czasu do czasu pobolewa. Jak źle skręcę, źle coś złapię. Więc jak przy małej mikroglebie takie rzeczy się dzieją, to ja nie chcę wiedzieć, co się dzieje przy glebie 40 km na godzinę plus na szosie. Wolę tego nie sprawdzać. Niemal 1200 metrów nad poziomem morza. O, ale ja tam widzę, droga zaczyna w dół schodzić trochę. Ciekawe, ciekawe. Więc pewnie tutaj teraz będzie kawałeczek
w dół, żeby poszczuć, a potem jeszcze w górę do 1300 metrów. Akurat chyba tak, żeby schłodzić przed ostatnią częścią podjazdu. Tutaj jest kawałeczek wypłaszczenia i potem będzie znowu do góry, ale jesteśmy bardzo, bardzo ponad szosą, którą byśmy tutaj normalnie przyjechali, główną. To jest, strzelam, z 200 metrów, może trochę więcej. Tutaj to jest całkiem przyjemnie, aczkolwiek temperatura 11 stopni, więc o 2 się zmniejszyła. Ale jesteśmy bardziej w górach, no i jesteśmy już sporo powyżej punktu początkowego. Tam było 600 metrów nad poziomem morza, tutaj jest 1200. Ale też nie wolno zapominać o tym, że jak jest taka gęsta mgła, to tam na dole zwykle jest bardzo zimno, a tu u góry jest bardzo ciepło. Słońce mocno operuje, mocno podnosi temperaturę, więc ludzie, żeby się ogrzać, jadą w góry na jesieni. A korzystając z tego, że jest lekkie wypłaszczenie i jestem w stanie jechać jedną ręką, to drugą wam troszeczkę pokażę. Górek, przy których jedziemy, teren, z którego przyjechaliśmy. No i ja dzisiaj wyglądam tak, o, trochę zmęczony tym podjazdem. Jeszcze troszeczkę zostało, ale nie za dużo. Górki przepiękne i jedziemy gdzieś tamtą stronę. No i bardzo dobrze, że główny ruch już nie jest tą drogą. Tutaj to jeszcze jest łąka, pastwisko, ale normalnie jak jechałem, to zaraz przepaść. Cokolwiek wypadnie z drogi, to leci 100-200 metrów w dół. Także jest to dosyć niebezpieczna droga. Jak ktoś by się tu wypalił na rowerze, to raczej nie wybaczy błędu. Chwila radości, a potem chwila mega cierpienia. Wygląda jak ściana ze 30%. A, jednak perspektywa była inna. Tutaj jest takie spokojne 12-13. 33 km, 9,36 do góry, 1311 nad poziomem morza, Elzigbach. I tu jest kolejka, która wjeżdża gdzieś tam daleko, pobliże góry, której nazwa wyświetla wam się na ekranie. A my jedziemy dalej. A, to ja tu byłem kiedyś. Tak, pamiętam ten parking. I pamiętam też podjazd tutaj. Było to dosyć problematyczne, bo na tych ściankach gdzieś tam musieliśmy się wymijać. Nie mam auta z napędem na obie osie, więc było trochę trudno. Człowiek się nauczył, jak się jeździ po górach, w Alpach, po śniegu. O właśnie, po prawej stronie już się wymijają. My tędy jechaliśmy. I był problem. No, droga słaba. Chyba mogę już w tym momencie śmiało powiedzieć, że był to najtrudniejszy podjazd w moim życiu. Może nie najdłuższy i jednocześnie trudny, tak jak podjazd na przełęcz Grosse Scheidegg, czy w ogóle duże przełęcze, ale tam jednak nachylenie jest mniejsze. No Grosse Scheidegg 10, w dwóch punktach 15 i tyle. A tutaj to jednak trzymało cały czas. Takie brutalne 13 plus. Ale podjazd był krótszy niż na Grosse. Tak czy siak, z formą,
z poprzedniego roku, z poprzednich lat, to dzisiaj byłoby dużo prowadzenia. A tak nie było prowadzone ani razu. Także jest progres, może nie z watami, ale dzięki obniżce wagi do rekordowych 74-73,5 kg, no to w tym momencie mamy to, co mamy. I droga jest jaka jest. Uważać trzeba. Jaka masakra. Droga pofałdowana, garby i dosyć stromo. To jest tylko namiastka tego, co by było, gdybym całość tego odcinka zjeżdżał, czyli jechał w drugą stronę. A jednak trzeba też oczywiście wziąć pod uwagę, że lokalsi też tutaj jeżdżą. Więc w każdej chwili może się pojawić auto z naprzeciwka. I mamy góry po lewej stronie, góry to tu są wszędzie, ale mamy śnieg. Jest śnieg, niedużo, no ale tam już jest bardzo wysoko, ponad 2500, więc powinien być tam śnieg. A my tu jeszcze w tym momencie 1,5 km podjazdu i 60 metrów do góry. Aha, bo my zjeżdżamy do Adelboden, a w Adelboden się troszeczkę pokręcimy. Adelboden jest tak trochę na zboczu, no i właśnie gdzieś te dodatkowe metry trzeba nabić, żeby było te 1500 prawie metrów przewyższeń dzisiaj. No i właśnie chwilę temu pyknął 1000 metrów przewyższeń na dzisiaj. Wysokość nadal spora, 1275, jeszcze się wspinamy, ale zmęczony jestem całkiem przyjemnie. Trzeba będzie coś w Adelboden zjeść, jakąś bułę zwycięstwa albo coś w tym stylu. Może jakaś kawa będzie. I mamy Adelboden. Adelboden jest dojechane. A żeby nie było, w tym momencie mi Garmin pokazuje 3,5 km, 186 metrów podjazdu. No, wjeżdżamy do centrum Adelboden, także jeszcze troszeczkę.
wysokość 1200. I to jest ta szosa, którą będziemy wracać. Chyba. O, tutaj taka pani po Galicji. A, nie wiem, pewnie jakaś legenda albo coś. Pani spoglądająca w góry. My właśnie tam jedziemy, gdzie ona spogląda. I tu w prawo. I można się pożegnać w tym momencie z tymi ośnieżonymi szczytami. I zaczynamy powoli wracać. 40, prawie 1 km, 1101, 1103 do góry. Niemal 1300 wysokość. O, tu coś jest zamknięte. Jest i chyba centrum, można by rzec, Adelboden. Niestety musiałem pojechać naokoło. Droga była zamknięta i dorzucone chyba z 50 jak mniej więcej metrów przewyższeń. O, tutaj coś jest. Teraz zobaczymy, czy można coś zjeść. Ale przejedziemy się oczywiście przez centrum. No i tak to wygląda. Miałem tu coś zjeść, ale zamknięte. Trzeba poszukać jakiejś innej knajpy z widokiem na górki. Adelboden jest trochę wymarłe. Z bardzo prostego powodu, jest tak zwany międzysezon. Czyli ani to sezon letni, ani sezon zimowy. W związku z tym ludzi jest jak na lekarstwo, tylko ci, którzy w zasadzie chodzą wędrować w jesiennej aurze. No i dlatego miasto wygląda na wymarłe. Ruch jest mniejszy. Po przerwie technicznej w restauracji, na zupce dyniowej z wasabi i małe makaron bolognese, wystarczająco dużo. Po tej właśnie przerwie wracamy na kolarski szlak. Powrocik, ciepło ubrany z powrotem. Żegnamy góry, papa. Nogi, przyznam, mam trochę z waty. Jednak przerwa była za długa, trzeba było jechać dalej, oczywiście wcześniej jeść. No ale tak jak teraz ma być głównie zjazd, to te nogi aż tak bardzo nie będą potrzebne, nie? Spokojnie, nie wracamy do Adelboden. Po prostu tak wygląda zjazd. Zaraz będzie znowu w dół. O, jak się obrócimy. A na razie jedziemy przez chwilę w tym kierunku. Po prostu skorzystałem z okazji, że można tutaj łatwo sobie trochę tych kilometrów nabić. Ładny zjazd wam pokazać. Dosyć stromy, trzeba uważać. Ja w dodatku nie rozgrzany, więc jadę kwadratowo. Ale zobaczymy. No, biadek ciężki. Ale za to potem będzie więcej energii. No i umówmy się, musiałem się trochę tym obiadem rozgrzać. Schudziłem się, bo siedziałem na zewnątrz, ale rozgrzałem się od obiadu. One of us seems to circle the other. As you go, you remain a stranger to me.
pieces left uncovered. I'm thinking about four leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over. I never expect to forget about it. Watch as the breeze burns golden smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune that you're folding. Przed chwilą zjechałem z głównej szosy, bo jest tunel i każą mi jechać tutaj naokoło. Zjazd ciekawy, rozpędzić się super nie idzie, może jeszcze będzie szansa, ale jak wspominałem, tutaj nie ma jakichś dużych nachyleń, więc nie będzie z czego nawet tych 70 km na godzinę plus zrobić. Ale najważniejsze, żeby cało dojechać do końca dzisiejszej wycieczki. No, dosyć wymagające, jednej z najbardziej wymagających, szczególnie ten podjazd. Objeżdżamy Frutigen trochę inną drogą, jeszcze górą, dzięki czemu są takie widoki. Mega, mega. O to chodziło. Robi się ładne słoneczko. Godzinę to mamy jakąś pewnie już popołudniową. Trochę się tam zasiedziałem, a nie będę sprawdzał. Tak też nie sprawdzę. 3:25. Tak? Już 15:25. Niemożliwe. Szybko coś zleciało. No ale niestety, no tak, zgadza się. Niestety trzeba liczyć w Szwajcarii, no w ogóle w restauracji, że tą, no, tą godzinkę na restaurację trzeba poświęcić. No. Troszkę jeszcze pod górkę dzisiaj będzie, jak wspominałem. Na razie 1275 do góry, ale już jesteśmy tylko na wysokości 820 metrów. Nad poziomem morza. No do tuny jeszcze 200 w dół. Gdzieś tam to będzie. Na razie raczej jedziemy pod górę. Przepięknie bajkowo. Mega, mega. Zjedziemy w Mordor i znowu będzie smutno. Ale tak to już jest tam w Bernie na dole. Czasami mgła i parę miesięcy wisi w miesiącach zimowych.
tak zwana wysoka mgła. Ale dzisiaj w góry okazuje się, że pogoda jest rewelacyjna. Zrobiło się zadziwiająco ciepło, 17 stopni. Musiałem się rozebrać. O, ma na ręce. O, podciągnę. Taki będę odważny. Jeszcze troszkę. Cieplutko, cieplutko, słońce grzeje. Km za nami. Jedziemy w tym momencie w cieniu góry Nizen. Słońce jest za nią. Jeśli chcemy jeszcze dzisiaj słońce zobaczyć, to trzeba pojechać właśnie na wprost jeszcze trochę. I może się jeszcze troszeczkę ogrzeje. No ale i tak, no dobra, 12 stopni, a było 17. Także schłodziło się na pewno. Ale i tak jedzie się bardzo przyjemnie. Jest i słoneczko. Jakbym sobie wyczarował. Wyskoczyło nagle zza góry i znowu oświetla, ociepla, ogrzewa okolice. Km, prawie 1400 do góry. Dojeżdżamy do szpic i będziemy się kręcili do Thun. Gdybym jechał w linii prostej, to w Thun już byśmy byli 10 km temu, ale naturalnie trochę nowych kilometrów do aplikacji Wanderer się przyda, więc robiliśmy taką przyjemną objazdówkę. Było takie fajne jezioro, które chciałem wam pokazać, ale jakimś cudem mi się ujęcie nie nagrało. Czasami jak jest za duży wiatr albo za duży ruch, albo jedno i drugie, no to ta kamera nie reaguje głosowo tak, jakbym chciał, ale nic na to nie poradzimy. Nie nagrało się teraz, nagra się następnym razem. Km, trochę ponad 1400 w górę, jesteśmy w Thun. No, jeszcze chwilę, moment i będzie Zeftigen, koniec dzisiejszej wyprawy. Jestem wypompowany, zsiadłem już z roweru, zakończył, ale stówka to stówka, być musi, nie? Ze zmęczenia zaczyna mi się język plątać, a trochę jeszcze zostało. 97 km. Chyba Tir Ahern, tak coś mi się wydaje. Objeżdżamy tutaj lokalne dróżki.
Słoneczko jeszcze wyszło, żeby umilić mi końcówkę. Jeżeli chodzi o pogodę, to gdyby było gorąco lato, to pewnie bym tego nie dał rady zrobić. Na szczęście było zimno, a ja ciuchy miałem przygotowane idealnie, perfekcyjnie. Także tutaj się udało. I tak oto jadąc sobie za tym panem, mija 100 km. Setunia zrobiona. Jedna z najtrudniejszych setek w moim życiu. Mega wyczerpujące. No ale podnosimy sobie poprzeczkę. O, proszę bardzo. 2 km podjazdu. Jeszcze. I 80 metrów do góry. Jak na zawołanie. Tylko idziemy zjechać tu. Najpierw zjazd. I jeszcze 80 metrów do góry. I was słyszę właśnie, jak pociąg jedzie. Tylko pytanie, w którą stronę. Ja wiedziałem, że tam gdzieś jeszcze się czai ten ostatni podjazd. I to jest tutaj na sam koniec. Na dobicie. Na dorżnięcie. 80 metrów do góry. No to lecimy. Chwila oddechu i pewnie zaraz dowali kolejną ścianką. Na poprzedniej było 12%. Nie ma lekko. Ja już o tym wspominałem, że jak czy chcę jeździć po drogach, na których się nie było, to zostały głównie same strome. Jest i Zeftigen. Właśnie zjeżdżamy do Zeftigen. I dobra informacja, 1500 metrów do góry. Udało się jednak, myślałem, że nie przebijemy. A tu jednak akuku jest. Przejazd kolejowy oznajmia, że dojeżdżamy do stacji kolejowej Zeftigen. Czyli kończymy na dzisiaj. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I dziękuję za dzisiaj, za to, że byliście, obejrzeliście do końca ten film. Do zobaczenia w następnym odcinku Krainy Erpena. Vloga rowerowo-krajoznawczego ze Szwajcarii i nie tylko. Patataj, patataj. Cześć. Jak dobrze. No proszę, tu nawet jest jakaś restauracja. Jak mam więcej minut, to jeszcze wezmę kawę sobie na wynos. Dobra. 104 km. 1535 do góry. Znowu się odzywam, bo pociąg był za 20 minut, więc jeszcze troszeczkę się pokręciłem po okolicy. Ale już na szczęście końcówka. Za 10 minut będzie pociąg. Więc już zjeżdżam na stację. Więc jeszcze raz, trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!